No i tutaj Orzechowski to jest zawodnik, który po przyjściu do Znicza naprawdę imponuje. To wypożyczenie z Brookbetu na pewno dobrze mu robi i też dobrze robi Zniczowi. Oj, popatrzmy, bo będzie szansa. Jest teraz strzelona ta piłka, może być uderzenie. Jest bramka, no i szybko tutaj w tym spotkaniu nam się sytuacja zaczyna klarować. Piąta minuta tego meczu i jest 1-0. No i popatrzmy, będzie dośrodkowanie przed polem karnym ustawionych dwóch zawodników. Teraz zobaczmy, nabiega tam Mularczyk, zmieniają teraz swoje ustawienie zawodnicy. Wigerudi Nilsson, jest piłka w siatce, jest 2-0. 25 minuta, no fantastyczne dośrodkowanie, świetnie wychodzi w powietrze zawodnik Wiger, no i Rudi Nilsson strzelcem gola na 2-0. Znowu to jest niezła wrzutka, jest zamieszanie, jest piłka w siatce, jest 2-1. Tutaj Znicz w ostatnich minutach już grał tak, że można było się spodziewać tego gola. No i tutaj stały fragment gry pomaga, jest 2-1 dla Wigier. Zobaczmy, Mendes uderza, to jest strzał i to jest gol, jest teraz 2-2. No fantastyczne to uderzenie, tutaj zmylony w tej sytuacji Hieronim Zoch.